Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo fajne spotkanie, dlatego że mamy możliwość przetestowania i porównania dwóch dronów, mini dwójki. Jest ze mną Tomek z naszej grupy Team 250 gramów szczęścia. Przyjechałeś do Świętego Miasta, a ty jesteś z Trójmiasta. Nagrzeszyłeś. Wiele osób zastanawia się, czy warto wymienić model 2 na 3 na tę wersję najprostszą, najtańszą. Jakie są różnice? To jest taka aplikacja, Drone Radar. I widzisz, kto lata, to jest strefa koło Jasnej Góry, my jesteśmy tu. I teraz możesz zrobić sobie check-in. Tak, i tutaj już tylko się zgłaszamy, wyślij. Na pół godziny. I zmieniamy obraz na pionowy. Ale tu widać, że jest w pionie, na Instagram już możesz sobie, czy na TikTok tak nagrać. Okay. To co widzimy przede wszystkim, to jest jedna rzecz, głośność. Tu jesteśmy w centrum miasta i dużo ludzi chodzi. Miniatura trójki w ogóle nie słychać praktycznie. Druga rzecz to są oczywiście ujęcia w pionie i jasny obiektyw. Ujęcia w pionie fantastycznie wychodzą, jeszcze jest jasny obiektyw. I teraz byśmy zrobili fotografię, czyli manualne ustawienia to byś chciał zrobić, tak? Te Pro. ISO jakie? 400? Nie, ja bym wziął w ogóle na razie setkę, zaczął od setki. Dobra. Teraz... Tak, żeby kompensacja była na zero. Zobaczymy. No to ja mam tak między 1,40 i 1,50. Czas będzie, to jest widzisz jedna... 12,5. Wow, to jest duża różnica. Tak. I czasy naświetlania mogę mieć dużo krótsze niż chłopaki. To jest ważne, szczególnie jak już zapada zmrok, tak jak teraz. Ruchomość gimbala jest na pewno też większa, mamy 60 stopni do góry. To co jeszcze chciałbym, 4K w 25, kompensacja na 0. I trochę lepiej się sprawuje, mam wrażenie, aplikacja, bo Tomkowi jednak blokowało, jeżeli chodzi o sygnał i parę razy miał takie zawieszenie, jeżeli chodzi o komunikację z dronem. Mówił, że wcześniej tego nie miał, ale jak stoimy obok siebie, to takie rzeczy faktycznie się zdarzają. No to uwaga, nagrywamy. Gotowy? 3. Czyśmy mieli to samo. Dawaj, 3, 4. Tak, bo teraz mamy tego pana, który tam przechodzi. Tutaj jest jeszcze... Daj troszeczkę gimbala jeszcze do góry, Tomek. To było wyżej, odrobinkę. Tak, pole widzenia jest trochę inna. Może też inaczej tablet pokazuje, zobaczymy na nagraniu. Ciekawe, nie? Bo tutaj jest góra jakby widoczna tak. Bardziej. No. Tu jest niesamowita różnica, jeżeli chodzi o czas naświetlania. Tomek ma przy wideo 1 na 12,5, tak? A my mamy 1,40. Kompensacja na 0. I jaki czas pokazuje przy 200? Tu jest 1,50 plus 1,15. No to jest duża różnica. To co jest charakterystyczne w trójce, że pomimo, że już jest ciemno, to widać jeszcze dużo detali w cieniach. Tak jak teraz nagrywam wideo, to naprawdę dużo widać. No tutaj teraz widać dobrze. Akurat ty masz też dużo jasnego kadru, nie? Bo ja jestem niżej. Ale jakbym się obniżył... Też jest ok, też widać dużo detali. Jest, bardzo jest. Jego w ogóle nie słychać. Teraz zobacz, co się dzieje, że nie nagrywam, teraz nagrywam, nie? Nie ma w ogóle nie ma światła. Zupełnie nie ma światła. No i wylądował. Nie, jesteśmy na równi. No dobra, i chciałbym, żebyś nie spotkał takie wideo. Nie, no może jak najlepiej, nie? Słuchaj Tomek, przede wszystkim, jakie masz odczucia? Bo mówiłeś, że ci trochę sygnał blokował.
Fajną masz tą lampę w ogóle, super jest. Lampa tak, lampa to jest w ogóle podstawa moim zdaniem przy takim wieczornym lataniu, bo w zasięgu wzroku, znaczy przede wszystkim dużo więcej widać, dużo dalej, nie? Ciężej jest zgubić tego drona. Aha. Ze wzroku. A co z tymi zakłóceniami? No właśnie nie wiem, coś tutaj się dziwnego podziało, bo wcześniej nigdy nie miałem z tym problemów. Może dlatego, tak że przyjechałeś do Świętego Miasta, tak, a ty jesteś z Trójmiasta. Tak, grzesznikiem. Nagrzeszyłeś. Nie, ale możliwe, że przez to, że po prostu byliśmy gdzieś tam koło siebie cały czas z Miłoszem i z tobą. Mówię, bo wcześniej mi się nie zdarzyło, nie? Dawaj. Kolejne pytanie. Co z tą jasnością obiektywu? Czy ty widzisz różnicę tak gołym okiem, czy jeszcze nie do końca? Przede wszystkim w czasach jest różnica. Widać to że on jest ciemniejszy, przekłada się na dłuższe czasy naświetlania, nie? Dokładnie. To było widać, jak zdjęcia robiliśmy tutaj. W trójce jest zdecydowanie lepiej, nie? Znaczy in plus jest to, że trójka może w pionie robić te zdjęcia, nie? Tutaj nie ma takiej możliwości. No i też ustawienia fokusa na przykład. Tu masz manualny fokus. No a tutaj wszystko jest ostre po prostu. Tak, dokładnie. Nic z tym nie zrobimy, nie? Ta różnica, którą tutaj mamy, ona jest bardzo mocna, a mianowicie jeżeli chodzi o fokus, autofokus lub manualny, i to jest też już warte nawet wymiany, bo tutaj możemy spokojnie rozmyć tło. Przy obiektach, które są w miarę blisko, to naprawdę widać. Zaraz wam to pokażę na przykładzie. Jakby nie patrzeć, trójka faktycznie jest różnica totalna, bo widać tą różnicę w jasności, to jest pierwsza rzecz. Te możliwości tego samego sprzętu, samej przesłony, co tam w ogóle możesz z tym zrobić, nie? Także, no i też w ogóle wydaje mi się, że same ustawienia w automacie działają lepiej niż w automacie w dwójce. To jest, zgadza tak się. Tak mi się też wydaje. Bo no ale też manualnie jak chcesz podciągnąć, nie? Bo możesz tak. I wiesz, manualny fokus tutaj masz między innymi. To są takie rzeczy, niuanse, które dopiero widać ten. Dokładnie. Albo kąt wychylenia wyżej jest. Ale był też taki moment, jak zrobiliśmy ustawienie bardzo podobne na kamerze, tak. Że było w miarę podobnie. Jak jeszcze nie? Było jaśniej, to tak. Ja mogę powiedzieć tyle, że dla mnie warto wymienić się z dwójkę na trójkę. Choćby ze względu na to, że mamy lepszą optykę, lepszą kamerę. Jeżeli chodzi o loty, bardzo zbliżone, ale też jeżeli chodzi o głośność, to się czuję, że jednak trójka jest dużo cichsza, bo ją może tutaj w mieście z 2, 3, 5 metrów było słychać. Końcowe myśli. Warto wymienić dwójkę na trójkę? Mając przez pół roku dwójkę, myślę, że warto się zastanowić. O, w ten sposób, zastanowić, nie? Znaczy, ja bym powiedział też tak, że nie mając dwójki, brałbym od razu z miejsca trójkę. W tym momencie, mając zestaw combo, przemyślałbym. Jeżeli byłby cenowo jakiś sensowny zestaw, to może tak. Tak. No, tylko że robi się też tak, że mamy bardzo dużą teraz podaż modelu numer 2. A model numer 3 dopiero wchodzi de facto, więc to musi trochę upłynąć czasu. No a na szczęście ten dron już jest coraz tańszy i to co jest fajne, że te modele, które już naprawdę one są świetne, to zobaczcie, telefon potrafi dzisiaj kosztować 10 tysięcy, lepszy prawie, telefon, a dron, który lata, ma piękną optykę i fantastyczne możliwości, wiesz, jeszcze do tego jakaś aparatura może być ta lepsza i się robi całkiem rozsądna wartość. Kiedyś Phantom najtańszy kosztował 8-9 tysięcy, z akcesoriami, z bateriami musiało się dać 12 tysięcy złotych. A tu jednak się nam to bardzo zmienia. Fajnie, chłopaki, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dzięki serdeczne. No, super było. Słuchajcie, siedziałem teraz cały ranek i edytowałem ten materiał, przeglądałem go, edytowałem zarówno filmy, jak i zdjęcia. Wyciągałem trochę z cieni i widać szumy w dwójeczce. Nie wszędzie, ale tam, gdzie już jest mniej światła, to zdecydowanie ten obrazek kuleje. I to jest chyba to, co głównie wyróżnia. Oczywiście funkcjonalnie to jest dużo nowszy model, bo jednak 2,5 roku to jest sporo i faktycznie widać tą różnicę. To mogę powiedzieć, jeżeli ktoś kupuje nowego drona, to myślę, że powinien trójkę kupić. Jeżeli masz już dwójkę,
trzeba to rozważyć, po prostu zależy, co ci jest potrzebne, bo też nie wszyscy robią wieczorne ujęcia, a na tym polegał nasz test. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli zaczynasz przygodę z dronem, zapraszam cię do darmowego warsztatu online dotyczącego pierwszych kroków z dronem. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Mam też oczywiście warsztaty premium produktowe, krok po kroku, od A do Z, od pudełka aż po projekty kreatywne z każdego z tych modeli, o których dzisiaj rozmawialiśmy, także z Mini 3 Pro. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Cześć!